Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym Epic Games przedstawił nam informacje dotyczące jutrzejszego patcha, czyli wersji 38.3. Moi drodzy, najnowsza aktualizacja będzie zawierała sporo zmian. To też chciałem właśnie omówić w tym dzisiejszym odcinku, żeby oczywiście z wami oraz wam przedstawić wszystkie informacje, które możemy wyczytać z najnowszych nowinek, które Epic Games właśnie nam wydał. Przede wszystkim należy zacząć od tego, iż nowa wersja da nam nową postać, ogromne zmiany istniejących bohaterów i kart oraz całotygodniowe święto z prezentami dla każdego. No zobaczymy. Sam początek, wiadomo, będzie postać jenne. I tutaj chciałbym was odwołać do mojego ostatniego filmu, w którym właśnie przedstawiałem same umiejętności tej bohaterki, jak również opisałem co nieco zachowanie, jak również jak ona się przedstawia w trakcie meczu. Kolejna ważna rzecz to w tej wersji wprowadzamy modyfikację 20 bohaterów i jest to pierwsza z serii poważnych zmian w balansie i zawiera różne poprawki od drobnej regulacji po gruntowne przeróbki umiejętności. Poniżej znajdziecie pełną listę zmian. To bardzo ciekawe, ponieważ dawno nie było takiej aktualizacji, która usprawniłaby aż 20 bohaterów. Dobra, przejdziemy dalej, zobaczymy też, co to dokładnie są za zmiany. Sztandary. Co to jest tam w oddali? Czy to ptak, czy to samolot? Nie, to sztandary. Tak jest, drodzy państwo, w tej wersji możecie już użyć swój własny sztandar po zabójstwach graczy i wyburzeniu wież na polach bitew w całej Agorze. Przez kolejne 2 tygodnie codziennie będziemy wprowadzać nowy sztandar do sklepu, więc możecie dać nam znać, które sztandary wam się podobają. Poniżej znajdziecie pełną listę sztandarów wprowadzonych w tej wersji. No powiem wam tak, że te sztandary, jest to fajna ciekawostka. Ale czy jest to aż tak koniecznie potrzebne? To tak bardziej będzie, myślę, dla szpanu, tak? Zabiłem kogoś, postawię sztandar. No jest to fajne, fajnie to wygląda. Zapewne będzie w jakiś tam sposób może budziło postrach, ale czy te sztandary mają to na celu? Nowe karty i mnóstwo poprawek. Niedawno ujawniliśmy nasze plany wprowadzenia w 2017 roku całkowitej przeróbki systemu kart. Choć nadal nad nią pracujemy, chcieliśmy poprawić część istniejących kart, aby lepiej pasowały do wytyczonego przez nas kierunku. W tej wersji co bardziej niszowe karty zostaną przerobione tak, aby ich bierne i aktywne zdolności miały większe znaczenie, a w innych istniejących kartach zmieniliśmy współczynniki. No, to już jest na pewno bardziej przydatne, ponieważ jest część kart, z których w ogóle się nie korzysta. Ponieważ nie dają na tyle fajnych atrybutów, żeby warto było wydawać na nie punkty. Także jestem ciekaw, co tutaj też dodadzą. Ale okej, mamy następny punkt. Obchody pierwszej rocznicy. A teraz czas na tort. Aby uczcić rocznicę, przez cały tydzień rozsypujemy deszcz prezentów. Wow! Rocznicowy upominek. Wystarczy, że rozegrasz w tym tygodniu jedną grę, a otrzymasz rocznicowy upominek. Ten prezent da ci jedną z 6 skórek z naszego skarbca. Lista możliwych zdobyczy później. Poniżej fundatorzy w ramach podziękowań otrzymają dodatkowy prezent. Ale fundatorami kto jest? No dobra. Skórki ze skarbca. Twin Plus z pustkowia. Monarchi Nidecker, Monarchi Nisparrow, Monarcha Mardok, Północna Muriel, Kobaltowy Steel i Zamiennik 500 Monet. Chyba jest ta najnowsza skórka, Twin Blast Pustelnik z Pustkowia. No przyznaję, że fajna ta skórka. A ciekawe, gdzie będzie można zobaczyć resztę skórek. No dobra. To tutaj jeszcze dostaniemy. Podwójne punkty doświadczenia przez cały tydzień. Promocje. Zestaw wszystkiego o 50% taniej, wszystkie zestawy dla bohaterów o 33% taniej, zestaw 10 kluczy o 20% taniej. No to akurat są fajne promocje, dosyć sporo zostały one obniżone. Poważne zmiany. Nowa bohaterka Yin jest już dostępna, rozpoczęły się obchody pierwszej rocznicy Paragonu.
O, skrzynie są już dostępne. Skrzynie mają cztery poziomy: brązowy, srebrny, złoty i diamentowy. Czyli to, co wspominali w zeszłej informacji o tym, co chcą wprowadzić. Chcą właśnie wprowadzić cztery skrzynie: brązowe, srebrne, złote i diamentowe, w których będzie można dodatkowo wylosować górki, jakieś inne rzeczy, mniej lub bardziej rzadsze. Ale co dodatkowo, jeszcze wprowadzą kalendarz. Może nie kalendarz, ale będziecie mieli rozpisany właśnie harmonogram, gdyby w formie kalendarzu, gdzie za każde logowanie codzienne będziemy otrzymywać różne nagrody. Czyli dziennie logując się do Paragonu, będziemy mogli zdobywać różne ciekawostki. Poważne zmiany. Dobra, skrzynie już omówione. Teraz można otwierać skrzynie z ekranu przeglądu profilu. Wszystkie hołdy zostaną zamienione na skrzynie o wartości równej poprzedniej nagrodzie. Hołdy, czyli wszystkie hołdy. Ale codzienne hołdy? Czy chodzi o hołdy? Chyba tak. No nie wiem. Skrzynie za zwycięstwo zostały zamienione na skrzynie srebrne. Aha! Czyli tutaj będzie chodziło o te skrzynie, które można było zbierać, te hołdy, które można było zbierać dziennie. Bo tam co 24 godzin w przypadku zwycięskiego meczu. Dodano nagrody za codzienne logowanie. No to tak, to tutaj informacje można zdobyć w tych poprzednich informacjach. Monolit. Efekty ataków rdzenia teraz poprawnie pokazują kolor drużyny. Usunięto usterkę, która sprawiała, że gracze ponownie dołączający do gry nie widzieli innych graczy z powodu błędu widoczności. A to ciekawe, to nie zdarzyło mi się ani nikim z kim grałem, żeby coś takiego pojawiło się. Boty będą korzystać z umiejętności pobocznych podczas walki z obozami w dżungli. Z umiejętności pobocznych? Aha, bo one wtedy bo atakowały tylko i wyłącznie atakiem podstawowym, więc tutaj skilli będą używać. No, powiedzmy, że jest to potrzebne, tak? Poprawiono ustawienie botów podczas używania umiejętności, w tym reakcje, gdy nie widzą one celu. Teraz boty powinny atakować przede wszystkim wrogów zamiast sług w dżungli i na pasach. Poprawiono ustawienie botów podczas odwrotu. Wiecie co, ja bym jedyne co zmienił w botach to ich kurczę wallhack. Wallhacka mają one niesamowitego. O celności to już nie wspomnę, zwłaszcza Twin Blast, gdzie on całego ulta zużywa i wszystkie pociski trafiają. Karty. Tygodniowy pakiet kart, znajdź i zniszcz bez litości, zbroja nasiąknięta krwią. Zaraza efekt. Zmniejszono redukcję. Wiecie co, ja nie wiem, czy ja będę wam czytał te wszystkie karty. Bo tutaj. No są one istotne, tak? Dosyć kart zostało zmienionych. Jest ich sporo. Zresztą widzicie do tej pory. Ja myślę, że warto jednak będzie omówić bohaterów. Bohaterów nie można teraz odblokować poprzez codzienne logowanie. Nie dotyczy to aktualnych graczy. Można teraz odblokować poprzez codzienne logowanie. Nie dotyczy to aktualnych graczy, czyli tylko wszystkich nowych. No ciekawe. Dobra, Aurora. Co tobie tutaj zrobili? Zmniejszono podstawowy poziom zdrowia z 550 do 506. 44 zdrowia zabrali. No jest to do przeżycia. Zmniejszono ilość zdrowia zyskiwaną z każdym poziomem. O kurczę. Zmrożony miecz. Zmniejszono skalowanie kart 0,6 do 0,5. Zmniejszono podstawowe obrażenia z 59 do 58. I zmniejszono ilość podstawowych obrażeń zyskiwaną z każdym poziomem z 1,5 do 1. I moi drodzy, to ja tutaj widzę, że Aurora dostaje poważnego nerfa. Lodowa szarża. Wydłużono czas odnowienia. O 2 sekundy praktycznie na każdym poziomie. To jest dużo. Zmarzlina. Skrócono czas trwania efektu z 4,5, 5,5, 6 do 4 sekund. To nawet na najniższym poziomie nie miała takiego krótkiego efektu. Skrócono czas unieruchomienia z 2 sekund na każdy poziom do 0. O kurcze. Moi drodzy, czas unieruchomienia z 2 sekund, gdzie był na całym poziomie,
Tak teraz na maksymalne będzie to tylko 1,5 sekundy. Szok. Zwiększono koszt many. 60. No dobra, no to akurat nie jest odczuwalny. Nie jest odczuwalny skok, jeżeli chodzi o samą manę. No fakt faktem na tym drugim i trzecim poziomie będzie to odczuwalne, natomiast na czwartym praktycznie 5 punktów więcej, czyli no żaden jakiś, no nie jest to jakiś wielki koszt tej many. Krwiowstrząs. Zmniejszono podstawowe obrażenia ze 180, 230, 280 do 160, 200 i 240. Teraz obrażenia przy roztrzaskaniu zależą od tego, czy roztrzaskana jednostka jest bohaterem. Zwiększono obrażenia, obrażenia przy roztrzaskaniu bohatera z 40, 62, 84 do 56, 86, 116. Aha, czyli w momencie, gdy będzie bohater, to będzie zadawała większe obrażenia tym ultem. Natomiast zmniejszono obrażenia przy roztrzaskaniu niebohatera z 40... 62, 84. O kurde. 28, 43, 58. Czyli kurczę, już atak z minionkami nie będzie tak skuteczny jak to było wcześniej. Zmniejszono skalowanie kart niebohaterów z 0,2 do 0,1, czyli o połowę. No powiem wam, że Aurora dostała poważnego nerfa. Już nie będzie taka kozacka. Ja się spodziewałem, że ona prędzej czy później dostanie nerfa, bo to wielu graczy mówiło, że ona jest za bardzo przesadzona. Tam nią sporo i dużo gram i faktycznie no, stwierdzą, że no, jest ona OP i to nie ma nawet co się z tym kłócić. Ale teraz Aurorę kurczę znerfili strasznie. Bardzo ją znerfili. No, crunch. Uderzenie. Zwiększono wzrost szybkości ataku z każdym poziomem z 0,14 do 2. O kurcze, duży wzrost prędkości. Zmniejszono wzrost ilości obrażeń podstawowych z każdym poziomem z 1. Aha, czyli zwiększono prędkość, ale zmniejszono mu znowuż obrażenia podstawowe. Jakby to policzyć, to może by wyszło nawet na to samo. Tak mało. Zamach. Zwiększono wzrost szybkości ataku z każdym poziomem. 1,26 do 0,5. No, powiedzmy, że jest to w jakiś tam sposób odczuwalne. Wstrząs sejsmiczny. Zmniejszono podstawowe obrażenia z 300, 400, 500 do 260, 350, 440. No to trochę dziwne, że Feng Mao tutaj chcą nerfić. Bo Feng Mao generalnie nie jest często używaną postacią, ale widzę, że nerfa dostał. Zwiększono skalowanie kart 0,8 do 1. O, to akurat już jest boost. Spory. Być może nawet dający mu większy przelicznik w tym momencie. Plus jeszcze szybkość. Kurczę, no może faktycznie coś być lepiej dla niego. Usprawnienia i poprawki błędów. Stopy Feng Mao teraz poprawnie widnieją na platformie podczas oglądania. Aha. Dobra, fej. Zerwana pokrzywa. Skrócono czas odnowienia z 6 sekund do 5 sekund. Aha, czyli taka jedna zmiana. No 6 na 5, jasne. Jest to jak najbardziej boost. Gadżet. Wrota szybkości. Zwiększono szybkość ruchu z 35, 50, 65, 80 do 125 na każdym poziomie. Ładny boost. To będzie naprawdę dobry boost, zwłaszcza, że to na każdym poziomie tak naprawdę. Wrócono czas trwania z 3,5 sekundy do 1 sekundy. Aha! Czyli i tak źle, i tak niedobrze. Zmieniono czas odnowienia z 22. No, troszeczkę przyspieszyli jej to odnawianie. Popuła Tesli. Wydłużono czas odnowienia z 110, 90, 70. Wydłużyli czas. Zwiększono podstawowe obrażenia zadawane całą serią ze 350 czy 500T
375, 575, 775, czyli w końcowym rachunku 45 punktów. No, większa moc. Zmieniono sposób naliczania obrażeń. Teraz obrażenia rosną z czasem, zaczynając od słabszych i przybierając na sile. Ilość zadawanych obrażeń rośnie o 75% z każdą zmianą. No. Ostatnie trafienie serii jest bardzo mocne. No to... W sumie działa to na podobnej zasadzie co ult Howitzera. Howitzer zadaje, wiadomo, serię tych słabszych ataków, a w końcowej fazie jest najmocniejsze uderzenie, czyli tutaj będzie działał to na podobnej zasadzie. Jednakże te obrażenia i tak będą rosły w sile cały czas. No i daje jeszcze niewielkie spowolnienie, bo też z pewnością... To pytanie, jak duże to jest spowolnienie jest, nie pisze akurat nic. Poprawiono podpowiedzi, usprawnienie poprawki błędów, usunięto błąd sprawiedliwy, że ulti gadżet czasami zadawało jedno trafienie za mało. Okej. Okay. Grimmy. Zwiększono wzrost ilości many z każdym poziomem. No, Grimmem gram bardzo mało. Działo impulsowe, zwiększono skalowanie kart 0,85 do 0,92, to sporo. No, im bliżej jedynki, tym tak naprawdę jest dużo, dużo lepiej. Tryb tłumienia. Spowolnienie na skutek trybu tłumienia trwa teraz 0,8 sekundy. No, powiem wam, że... Grimmy potrzebuje większego boosta, niż to, co dostał teraz. No, ale... No, nie wiem. Grux. Podwójny ból. Zmniejszono skalowanie kart 0,7 do 0,6. Rozpij i złap wszystkich. Zmniejszono skalowanie kart 0,4 do 0,3. Kurczę, znerfili Gruxa, gdzie też jest rzadko używane, a jak już jest używane, to... Kiepsko idzie. No dobra, Howitzer, mina lądowa. Zmniejszono podstawowe obrażenia z 75, 125, 175, 225, 160, 100, 140, 180. Zmniejszono skalowanie kart. Skrócono czas trwania z 5 sekund do 3 sekund. No gdyby nie to skrócenie czasu, to bym pomyślał, że dają poważnego nerfa Howitzerowi. Ulewa. Wydłużono czas odnowienia z 90, 70, 50. No dostał, kurczę, nerfa Howitzer. Ale czy ja wiem, czy on był aż tak dobry, żeby dawać mu nerfa? Nie wiem. Iggy Scorch. Ślisk olejowy. Zwiększono szybkość ruchu z 20, 30, 40, 50 do 100. Na każdy poziom. Wieżyczka płomieni. Zwiększono podstawowe obrażenia. 150, 280, 490 lamp, no, do 300, 450, 600, 750. Dziesięć obrażeń więcej. Kurczę, Iggy i Scorch. Chyba zacznie mieć znaczenie na monolicie. Chyba zacznie mieć znaczenie na monolicie. Kalari. Wyrok śmierci. Skrócono czas odnawiania ze 110 na każdy poziomie do 110, 90, 90. Okej. Okay. Timera. Zasadzka. Teraz w momencie aktywacji daje trzykrotną kumulację duchowej regeneracji. Teraz w momencie aktywacji daje trzykrotną kumulację na rzeź. Teraz w momencie aktywacji daje trzykrotną kumulację duchowej regeneracji. No to w sumie boost. I to taki dosyć, myślę, potężny. Kurczę, chyba zacznę grać Chimerą. Jeżeli oni mi zwiększają duchową regenerację w momencie, kiedy ja używam tych dwóch skilli,
i to aż trzykrotnie oraz sześciokrotnie. No ładnie. To jest dobry boost. Kwang. Światło niebios. Skrócono czas odnawiania. No, 2 sekundy mniejsze. Więc jest okej. Okay. Furia niebios. Zmieniono czas odnawienia. Wydłużyli. No, tutaj Kwang ma niewielkie... niewielkie zmiany. Muriel. Pokój. Znormalizowana siła spowolnienia. Okej. Okay. Uśmiech fortuny, przerobiony. Już nie ogłusza ani nie rozrzuca przeciwników w pobliżu Muriel. Ale dlaczego? Teraz nakłada... Aha, teraz nakłada 400 jednostek spowolnienia na 2 sekundy. Nie można już rzucać w powietrzu. Teraz widok gracza poprawnie powróci do normalnej pozycji po zakończeniu uśmiechu fortuny. No szczerze mówiąc nie gram Murielką, ale... No dobra. Rampage. Rzut głazem. Przerobione rzucanie. Teraz umiejętność wyłącza się, gdy trzyma się głaz przez ponad 5 sekund. Jeśli Rampage ręcznie anuluje tę umiejętność lub jeżeli wyłączy się ona sama, ponosi ją koszt many, lecz nie nalicza czasu odnowienia. Aha, czyli stracimy manę, czyli już nie będzie można trzymać tego głazu w nieskończoność. Wrócono czas ogłoszenia z 2 sekund na każdy poziomie, że co? Teraz ogłusza sługi na równie długo co bohaterów. No wiecie co? Dlaczego oni dotknęli Rampage'a w taki sposób? To, że będzie on zużywał manę, jeżeli... Po prostu nie użyje umiejętności, bądź anuluje i tak dalej. To rozumiem, ale skrócenie czasu w tych pierwszych poziomach... Ja wiem, że to nie są gigantyczne liczby, tak? Ale mimo wszystko... Riktor. Zwiększono wzrost ilości many z każdym poziomem z 36 do 45. Okej. Okay. Smycz pulu zwiększono zasięg. To jest dobry boost dla Riktora, z całą pewnością. Napijmy się. Bo mi od tego czytania zaraz zaschnie w buzi. Seraf. Anielskie smągnięcie. Zwiększono podstawowe obrażenia z 55 do 58. O! Czyli będzie miała taką samą ilość obrażeń, co Aurora. Zwiększono wzrost ilości obrażeń z podstawowych z każdym poziomem z 1.6 do 1.8, ok. Zwiększono wzrost szybkości ataku z każdym poziomem 0 do 2.2. Wow! Zwiększono podstawowy poziom zdrowia. Wow! Zwiększono wzrost ilości zdrowia z każdym poziomem. Wow! Zwiększono wzrost zbroi podstawowej z każdym poziomem z 2 do 2.5. Seraf, jesteś moją nową Aurorą w tym momencie. Nie, naprawdę. Seraf dostała poważnego buffa, poważnego boosta. Kurczę, jestem zaskoczony tymi liczbami. Naprawdę. To są spore zmiany, jeżeli chodzi o samą Seraf. Shinbi, wszyscy zabici. Zwiększone obrażenia podstawowe zadawane przez każdego wilka. 4, 7, 6, 1, 7, 4 do 5, 5, 8 do 5. Dosyć sporo zwiększyli jej obrażeń. Usprawnienie i poprawki błędów. Efekt serduszka Shinbi teraz będzie poprawnie wyświetlał się w interfejsie. Poprawiono i pogłośniono odgłosy kroków. Paru. Przestrzywająca strzała. Zmniejszono skalowanie kart z 0,1 do 0,25%. Okej, okay. Zmniejszono podstawowe obrażenia. Jak ja już czytam to mi się słabo robi. Ja wiem, że Sparrow jest przekozak postacią, ale dopiero na 15 poziomie. Ludzie, jak już ma wszystkie karty, 60 punktów jak już wyda. To jest wtedy przekozak OP, ale... Aha, bo to dotyczy tylko... Czekajcie, czy to dotyczy przeszywającej strzały? Czy to dotyczy
podstawowych obrażeń na tym skillu, czy też nie? Bo już nie wiem. Nie no, tego musi dotyczyć. Okej, to tutaj macie wybaczone, nie? Czytanie ze zrozumieniem, Daniel, kłania się. Przepraszam. Wydłużono czas odnawiania z 8 sekund do 9. Wewnętrzny ogień. Wydłużono czas odnawiania z 90, 70, 50 do 185, 70. No dobra, zmniejszyli. Zwiększyli. No, czyli będę musiał czekać ponad minutę. Ponad 20 sekund więcej na ulto. O. No fakt faktem, zbyt często miała, to też trzeba przyznać. Styl. Szaniec. Już nie blokuje czasami przyciągnięcia przez umiejętność rozbij złap Gruksa. Tarcza mocy. Tarcza mocy powstaje i aktywuje się o pół sekundy szybciej. No dobra. Twin Blast. Granat. Zwiększono podstawowe obrażenia. Spoko. To są dosyć fajne zmiany. Zwiększono skalowanie kart. Jak najbardziej na plus. Zwiększono prędkość pocisku z 300 do 600. Okej. Nie wiem w ogóle o jaką prędkość tego pocisku chodzi. Czyli co? Czas kiedy on wybucha, czy jak? Czy zanim doleci? Chyba zanim doleci. Usprawnienie poprawki błędów. Poprawiono widok przy celowaniu umiejętnością granat. Okej. To tutaj dostaliśmy. Dodano jen rękawica wiatru do sklepu gry. Dodano emotkę wybór strzału do sklepu gry. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o postaci. No powiem tak. Aurora, poważny nerf. Bardzo poważny nerf. Sparrow dostała nerfa, jeżeli chodzi o czas oczekiwania na umiejętności. Iki i Scorch. Poważny boost. Naprawdę dużego boosta dostało. Duży boost. Tutaj gadżet. Jest to boost dosyć taki... Można powiedzieć... Wystarczający jak dla gadżet. Bo gadżet nie była zła. Ten boost no, sprawi, że będzie ona częściej wybierana. To z całą pewnością. Ale przede wszystkim Aurora. Tutaj największe zmiany. Tak mało, no niepotrzebnie znerfiony. Niepotrzebnie znerfiony. Jeżeli chodzi o ten wstrząs sejsmiczny. Tak jak mówię, Iggy Scorch. Poważny boost. Powicer. Tutaj bym nie przesadzał, bo nie był aż tak kozacki. Nie był taki OP, żeby... No i przede wszystkim Chimera. Kurczę, tutaj jestem tego ciekaw. Lubię Chimerę. Lubię nią grać. Grałem nią dawno temu. Na Monolicie już mniej gram, bo mniej mi się ten bohater podoba. Ale po tym co tutaj zmienią, no jest szansa, że zacznę nim grać, bo to jest dobra postać. Rampage. No tutaj niepotrzebnie zbustowali ten czas ogłuszenia. I Seraph. Tak. Seraph. Poważny boost. Poważny boost. Kurczę. Tak jak poważnie znerfili Aurorę, tak poważnie zboostowali Seraph. Naprawdę. Sama ta prędkość ataku. Kurczę. Fenomenalna wiadomość. Okej, to by było na tyle. Interfejs. Nagrodami za kolejne poziomy są teraz skrzynie. Poziomy bohaterów. Nagrodami zachody są teraz skrzynie. Srebrne, zachody mistrzowskie są teraz skrzynie diamentowe. Poziomy konta teraz po osiągnięciu każdego poziomu otrzymuje się skrzynie. Już odblokowane rzeczy, tryb PvP, kreator talii pozostają odblokowane. Zmieniono poziomy rzadkości. O! Dodają nam legendarne rzeczy. Niektóre przedmioty mają nowy poziom rzadkości pasujący do obecnego systemu. Nie zmienia to szans ich zdobycia. Poprawiono tekst umiejętności kart, aby nie zawijał się na ekranie podpowiedzi kreatora talii. Poprawiono na niewyraźny tekst na ekranie rzadkości skrzyni z nagrodami, skrzynie z łupami. Dodano oczywiście sztandary, Herkorodo, dusz, punkty elektryczne, roczna potworność. No! Moi drodzy, tak się przedstawiają nowe zmiany.
W najnowszym patchu. No tak jak mówię, jest sporo ciekawostek, dodali te skrzynki, sporo efektów wizualnych, będzie poprawione i tak dalej. Ale najbardziej mnie ciekawią te właśnie różnice, które będą teraz wynikały w postaciach. To będzie coś naprawdę bardzo fajnego. Zwłaszcza, że Aurora dostała poważnego nerfa. No i Seraph dostała poważnego boosta. I Gliscor. To są trzy takie postaci, które zaczną mieć jakiekolwiek znaczenie, albo przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie. Aurora w dół, Seraph i Iggy do góry. Tego można było się spodziewać, ponieważ to było potrzebne, jeżeli chodzi o Aurorę. Jeżeli chodzi o Seraph, ona jest mocna sama w sobie. Jeżeli dobrze się pod nią talię zrobiło, też potrafiła sporo osiągnąć. Ale okej, żeby nie przeciągać, moi drodzy, bo już tutaj pół godziny materiał, więc zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście dajcie lajka, jeżeli wam się takie odcinki tego typu podobają. No i rzecz jasna, zostawcie komentarz, bo to również dla mnie istotne, tak więc trzymajcie się, cześć!